to był pokaz, który był sędziowany, bo inaczej się nie da, przecież oni nie przyjechaliby tutaj tylko dlatego, że muszą pokazać, ale jeżeli ocenią to, co się tu stało, to w przyszłym roku będziemy już w Lidze Europejskiej z tymi zawodami, no i wtedy to już można powiedzieć, że to już będzie to, o co nam chodzi, ale chcieliśmy zrobić pokaz, żeby pokazać po pierwsze, że zwierzęta są bezpieczne, że się im nic nie dzieje, że są przyjaźnie traktowane, że to wszystko ma pewne ramy organizacyjne, poza które się nie wychodzi. To, że dostarcza to tyle emocji, no to państwo widzieli, panowie widzieliście, że no nie żarty z tą całą zabawą, ale wydaje się, że trafiona myśl i będziemy to kontynuowali w przyszłym roku. Na bykach startuję od 14 lat. Skąd taka pasja? Skąd takie zainteresowanie? Od urodzenia pracuję z końmi i mam stajnie, znaczy rodzice mają stajnie, więc jeździłem konno i zawsze chciałem być kowbojem. I tak jakoś się zaczęło. Zdarzyła mi się możliwość wystartowania w zawodach w Czechach. Miałem wtedy 17 lat. Pierwszy raz na byku. Wsiadłem na tego byka. Oczywiście straszne nerwy. Spadłem z tego byka zaraz po 3 sekundach i stwierdziłem, że to jest to, co chcę robić w życiu. I tak konsekwentnie dążyłem do tego, żeby być w tym najlepszy. Po rozpoczęciu, otwarciu bramki chodzi o to, żeby utrzymać się 8 sekund na byku w dobrej pozycji. No ale nie jest oceniany tylko i wyłącznie zawodnik, bo jest oceniany też byk. I te byki na koniec dostają później nagrody. Tam są wyceniane, no i osiągają horrendalne sumy na rynku, żeby takie byki potem wziąć do hodowli, bo to jest wszystko z sobą powiązane. Tu dwa byki, które są kosztują 100 tysięcy euro, także to nie są żarty, to są już i one żyją do końca życia. Nikt ich nie będzie próbował na talerzu.